Tym razem przenosimy się do uroczej miejscowości Konic, mieszczącej się w Bośni i Hercegowinie, czyli dawnej Jugosławii, gdzie za sprawą mega pozytywnych ludzi stanowiących Bemeti zejdziemy 282 metry pod ziemię, żeby zobaczyć bunkier atomowy Josipa Tito. Zapraszam. Żeby dostać się do tego bunkra, to nie jest tak, przyjść z ulicy, ja chcę zobaczyć i wchodzimy. Nie, nie. Bunkier znajduje się na terenie czynnej bazy wojskowej, w której produkowana jest m.in. amunicja i żeby się tam dostać, musimy przejść jakąś tam delikatną weryfikację i najlepiej zrobić to poprzez jakieś istniejące biuro podróży, które zajmuje się organizowaniem wycieczek właśnie do tego miejsca. Inaczej nie wejdzie. Teraz o samym bunkrze, słuchajcie. Bunkier znajduje się w miejscowości Konić w Bośni i Hercegowinie, czyli byłej Jugosławii. W najgłębszym miejscu znajduje się 280 metrów pod powierzchnią ziemi i tak naprawdę skrywa tajemnicę z czasów zimnej wojny. Ten bunkier budowany był przez 26 lat kosztem 4,5 miliarda ówczesnych dolarów, w którym na wypadek wojny atomowej miał się schronić dyktator i przywódca Jugosławii wraz z elitą wojskową tego kraju. Dyktator, trzymający żelazną ręką Bałkany, zmarł 44 lata temu, 4 maja 1980 roku, czyli rok po ukończeniu bunkra. Bunkier składa się jakby z 12 bloków, takich jak kuchnia, jadalnia, szpital, biura, sale konferencyjne, centra komunikacyjne, pomieszczenia techniczne ze zbiornikami na olej, paliwo, klimatyzatornią, zbiornikami na wodę i oczywiście na pomieszczenia prywatne zapewniające byt dyktatorowi, jak i najbliższym otoczeniu oraz mającym tam stacjonować 350 żołnierzy. Woda była taką wielką. A tu się można było kąpać. Bunkier zbudowany jest w kształcie podkowy, jak zobaczycie na filmie. Całe znajdujące się w nim wyposażenie, które ma prawie 50 lat, działa do tej pory bezawaryjnie, a rzeczy typu maszyny do pisania, meble i tak dalej, wszystko wygląda jak nowe. Z racji tego, że autorem tego materiału jest Maciek, pozwólmy mu opowiedzieć wam o tym schronie, o tym bunkrze. I naprzeciwko jeden z budowniczych tego schronu, pani Beata. I stań pod tą lampą. Bliżej. Stój. No i tutaj jesteśmy w pomieszczeniu ze zbiornikami paliwa. Każdy z tych zbiorników
50 ton paliwa. Oczywiście pełny system przeciwpożarowy. Dochodzimy do następnego jakiegoś pomieszczenia. Telefonik czerwony, alarmowy. Tu jesteśmy. Generatory prądu. Teraz jesteśmy w pomieszczeniach telekomunikacyjnych. Ciemno jest dość, więc nie wiem, co będzie widać, ale tak trochę takich różnych dziwnych skrzyneczek sobie stoi. Przełącznice. O, tu jest jasno. Jezu, ale krosowania tu było. Było trochę krosowania, nie? Jak na dobrej poczcie w mieście. Masz cały schemat, z tego co zrozumiałem, łączności, która tutaj cała schodziła. Odłamie podstawową rzecz. Telegrafy. Wygłuszone. So the soldiers or the officers would work here. Their job was to decode these messages, type them on a normal paper, normal sentences, and then. A tu pewnikiem będzie pan Tito. O tym, jak bardzo ten projekt był utajniony, świadczy fakt, że pracowników do budowy tego bunkra przywożono w małych grupach z zawiązanymi oczami,
którzy pracowali na terenie tego obiektu parę dni, parę tygodni, byli wywożeni z tego miejsca i nigdy więcej nie wracali po raz kolejny, żeby budować ten obiekt. Więc tak naprawdę nikt nie wiedział, co buduje, gdzie buduje i dla kogo. No i w ten oto prosty sposób udało się zachować istnienie tego bunkra oraz jego wyposażenie w absolutnie niemal pełnej tajemnicy przez bardzo, bardzo długi okres czasu. Staram się, to będzie jakieś główne pomieszczenie zarządzania kryzysowego. Patrząc po wyposażeniu. No dobra, to jesteśmy w pierwszej z dwóch sal kinowych, konferencyjnych. Jesteśmy jedyne 280 metrów poniżej ziemi. Znaczy, tak to tutaj wyglądało. Różnią się tym, że ta ma 4 rzędy siedzeń, następna ma... Czekaj, może to będzie ta? Nie, to nie będzie ta. O, tu jakieś takie dziwne pomieszczenia. To co nieco, gdzie niegdzie ciemno, nie wiadomo co to jest. Tu jest korytarz, jeden z dwóch całego kompleksu. I co mamy? To jakieś takie pomieszczenia pracownicze. Teraz z tego co zrozumiałem, przechodzimy do części sypialnej. Ogólnie nocowało tu 350 żołnierzy. O, i tu, o, tu mamy zaplombowane, więc nie zajrzymy. Pokoje były 2-4 lub 6-osobowe. O, i właśnie dochodzimy do części sypialnej. Chyba. Nie, tu jeszcze jakieś kino. O, i tu chyba wchodzimy do części sypialnej. Tu telewizorki starej daty, ale kolorowe, żeby nie było. Cały czas część sypialna i zmierzamy w kierunku apartamentów podobno prezydenckich. Ogólnie o kompleksie tym w trakcie budowy wiedziało 5 osób. Był to prezydent, premier i 3 generałów. Budowali go 26 lat od 1953 roku.
bloku E, jak oni to nazywają. Już tu jest blok prywatny, mieszkalny dla, że tak powiem, VIP-ów. Więc zobaczymy, co tu mieli. Walizka. Nie wiem, ze statkiem. Walizka ze statkiem. No tu można spojrzeć, tu masz statek. Tu już, jak widać, jest trochę bardziej luksusowo. Wykładzinki na podłogach. Telewizory LCD, ale to nie podejrzewam, żeby to było z tamtego czasu. Tu już kanapki, kanapy. Tu już tak trochę bardziej luksusowo. O, może tak będzie lepiej. Tapety na ścianach. Widać, że wszystkie pokoje jednoosobowe. I tu tak w ogóle to są dwa piętra. I teraz chodzimy na piętro, które było przygotowane dla pana Tito. Są te prywatne, tak, Tito? Tak, aha, tak, ciekawostka, że tu w sypialni pana Tito jest jedyne podwójne łóżko w całym obiekcie, gdyż było przygotowane dla jego żony, która była jedyną kobietą, a była oficerem wojsk jugosłowiańskich. Tu pozostałości. Nawet papier toaletowy z lat 70. Tutaj pomnikiem jakiś pokój odpoczynkowy. Czyli 70 lat, tak. Tu mi się jakiś gościu wrył. Kibelki. Ale tam był widać, widziałeś kogoś kibel? No tak, no skoro tu była jedna, jedyna kobieta. Tu są podobno ministrowie. Miała być. No. Przechodzimy do części ministerialnej. Znowu mi ten sam gościu. Wszystkie pokoje w zasadzie podobne. Szafa, stolik, kanapa. Burdele, bumbum. O kurde, tu miał ktoś ekstra. No.
O, tu jest napis. Dopiero teraz go na kamerce zauważyłem. Tu jest napis. Ale teraz ładnie go na kamerce widać. Widzisz? No bo musisz się zbliżyć. No dobra, no to powoli wracamy. Podobno będziemy już zmierzać do wyjścia. No, kamerka się powoli rozładowuje, więc będziemy kończyć. Kolejne jakieś tam pomieszczenia sypialne. Ale tak jak mówiłem, wszystko podobne. A zmierzamy do jakiegoś pokoiku, w którym schodziły się wszystkie łącza telefoniczne. Nie wiem, kim jest ten pan naprzeciwko, ale jeszcze mi go nie przedstawiono. Mm-hmm. Nie poznajesz Cybulski. O, nie znam tego pana, nie przedstawili nas sobie, ale jest, chyba go lubili, bo strasznie dużo jego portretów tu wisi. No i kolejne kilometry. O, tu nie byliśmy. Ja nie byłem. Ja tu nie byłem. I kolejne kilometry korytarzy. Może nie kilometry, bo nie do końca kojarzę ile. Ale coś koło 200 metrów pan mówił, że to ma. Ale faktycznie byliśmy tutaj już na samym początku. Ale póki jest jeszcze bateria. Tu pani Beata jest bardzo zainteresowana, co tam pisze i tak. System automatycznego gaszenia pożarów. Gaszenia pożarów. Tak jest. To tak na zakończenie. Tak, z tej ciekawości, wiecie, jaka jest powierzchnia tego bunkra? Użytkowa? 6400 metrów kwadratowych. To jest naprawdę potężny kawał miejsca.